Boże nasz Ojcze, przyjąwszy Najświętszy Sakrament, błagamy o miłosierdzie dla Twojego sługi, kapłana Bronisława. Na ziemi powołałeś do naszych szatarza Twoich sakramentów. Spraw, aby w niebie radował się zjednoczenie z Bogiem, które sakramenty przygotowują. Przez Chrystusa, Pana naszego. Proszę spocząć. W imieniu kapłanów z dekanatu Barenny głos zabierze ksiądz kanonik Czesław Dobrowolski. Każde spotkanie
Wszystko zawsze było pełne radości, pełne uśmiechu. Oczywiście dzięki wspaniałym odczuciu humoru księdza dziekana. Mógłbym tylko opowiadać bardzo długo, bo w końcu 26 lat posługi w tej parafii nie da się opowiedzieć na krótkim czasie. Moim zadaniem, przesłaniem, którego zostałem posłany w imieniu dekanatu, jest zatem wszystko podziękować. Podziękować każdego z Was za wszelkie dobro, które włożyliście w budowanie Waszej wspólnoty parafialnej, współpracując z księdzem Bronisławem. Ta śmierć dotknęła każdego z nas. Dlatego chciałbym złożyć w imieniu wszystkich księży współpracujących z księdzem dziekanem dekanatu Kamieńskiego wyrazy współczucia rodzinie, jak też i najbliższym. Broń Bóg. Byłeś dla nas niczym gladiatorem. Pokazałeś nam, jak mamy się nie poddawać posłudze kapłańskiej, choćby w naszym dekanacie. Zawsze nas wspierałeś. Byłeś dla nas jak prawdziwy ojciec. A teraz to rozpostawiłeś swoje skrzydła jak anioł. Zbiłeś się w górę i powędrowałeś do domu naszego ojca. To jeszcze przed śmiercią ofiarowałeś ten krzyż stojący na ołtarzu, na który wczoraj w Mszy Świętej sprawowany przez księży z dekanatu pobłogosławiliśmy w Twoim imieniu. Niech Maryja, jej niepokalane serce, które Cię patronowało w tej wspólnocie, wraz ze świętym Piotrem i Twoją patronką błogosławioną Bronisławą otworzą szeroko Ci niebieskich bram. Wieczny odpoczynek dać dać Panie. Nie odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. W imieniu kapituły myśliwskiej, do której należą świętej pamięci ksiądz Bronisław Józef, głos zabierze ksiądz kanonik Henryk Krzyżewski. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Księdza arcybiskupie, księża zebrani tutaj na Mszy Świętej, ci, którzy przyjechali, odważyli się przyjechać. Droga rodzino, drodzy bracia i siostry. Z księdzem Bronisławem znamy się już od ponad 40 lat. W seminarium mieszkaliśmy razem. Był ambitny, ciągle się przygotowywał do egzaminu bardzo solidnie. A w wolnych chwilach grał w piłkę. Kochał piłkę nożną. Był nie do przejścia. Kto się zderzył z rąkiem na boisku, musiał długo jeszcze opatrywać swoje kości i ciało. Był wyjątkowy. Widać chodziło wtedy jego twardość i zaangażowanie. To był po prostu gość. I potem lata kapłańskie, kiedy rozpoczęliśmy pracę w Szczecinie, najpierw w Stargardzie. I pamiętam, kiedy był stan wojenny i wspólnie razem przygotowywaliśmy rekolekcje dla młodzieży. Pamiętam takie słowa księdza Wenancjusza Borowicza, który już nie żyje, księdza kanonika. Kiedy siedzieliśmy przy kawie, jeszcze ksiądz Robert, wicedziekan z Pełczyc, który jest chory, też dzisiaj jest nieobecny, mówi, wy ten szczęśliwy los niesiecie. Widział to nasze zaangażowanie, widział ten entuzjazm,
I kiedy patrzyliśmy na wroga, bo był troszkę starszy od nas, widzieliśmy w nim wielką siłę, wielką moc. I cieszyliśmy się, że możemy właśnie usłyszeć takie słowa od starszego Pana. Chciałbym w imieniu prepozyta Myśli Bożej Kapituły Kolejniackiej, w imieniu wszystkich kanoników gremialnych i honorowych podziękować Koronkowi za jego wkład w pracę w tej archidiecezji. Przecież przybył do nas z południa, tu na północ, by głosić Słowo Boże, by się angażować w codzienne życie duszpasterskie. Wykonywał je ciągle swoje. Mam tutaj dużo znajomych w Barwinku, którzy chodzili ze mną, myśli Boże, do szkoły, do liceum ogólnokształcącego. Kiedy nieraz ich odwiedzam, spotykam się z nimi, zawsze o księdzu Bronisławie mówili, to jest po prostu gość. To jest ktoś. Zawsze mówili o nim z wielkim szacunkiem. Ile zrobił dla kościoła, takich księży potrzeba. Byłem dumny, że mogę usłyszeć takie słowa o swoim koledze. I dzisiaj za to ci grony bardzo dziękujemy. Wszyscy kanonicy, prepozyt, prezydent Szkoleniec, dzisiaj tu obecny, prosił mnie o słowo. Dziękujemy ci, że byłeś takim kapłanem. Jak się biskup wspominał, był to człowiek w chwilach niektórych zasmucony, może zadumany, myślący, w innych rozśmianej radości. Taki był Bronek. Jak się z tym człowiek spotkał, to zawsze mógł usłyszeć jakiś dowód, jakiś żart. I chociaż był smutny i przygnębiony, odchodził podbudowany. No bo nie sposób było z nim się inaczej rozstać. Nieraz wieczorem zadzwonił i mówił, jak ci tam w tej parafii. A był pierwszym proboszczem parafii, z której obecnie pracuje. W 1988 roku przyszedł do tej parafii i stanął na placu. Był stół, krzyż i gromada ludzi. Niektórzy dzisiaj przyjechali. Jest pani Czesława obecna. To są żywi świadkowie, którzy rozpoczynali duszpasterstwo w Gryfinie na Górnym Tarasie. I tam właśnie jego zdrowie zostało naszatnięte. Bo to były trudne lata. Pamiętam, kiedy zaprosił mnie na rekolekcję w 1992 roku. Kiedy się rozejrzałem, zobaczyłem to wszystko, to pokazało mnie lekkie przerażenie. Jak ty sobie radzisz? A on mówi, słuchaj, Pan jest naszym pasterzem. Niczego nam nie braknie. Wszystko będzie okej. I szedł przez tę dzielnicę, tak jak już tu ksiądz przedmówca wspomniał, chodził po ulicach. To był człowiek piechu, piesany. Chodził, odwiedzał ludzi, z nimi rozmawiał. Chociaż to wspierała mu choroba, to zawsze każdego pocieszył, z każdym się cieszył, z każdym się radował. Odszedł w roku 1994 z parafii Niepokalanego Serca Maryi w Gryfinie i przyszedł też do parafii Niepokalanego Serca Maryi w Barlinie. I tu przez właśnie 26 lat już pasterzował. Za to ci dzisiaj wyrażamy wdzięczność wszyscy kanonicy kapituły, kolegiackiej kapituły Myśli Polskiej. Ja ci osobiście jeszcze dziękuję za twój ogromny szacunek dla mojej rodziny, dla mojej mamy. Często ich odwiedzałeś, byłeś podporą dla mojej mamy i za to ci bardzo dziękuję. To trudno wyrazić słowa. Zawsze był przyjacielem. Często mnie odwiedzał. Kiedy się rozpoczynaliśmy, zawsze mnie wspierał. Kiedy był dołem, mówiłem się, możesz na mnie zawsze liczyć. Pożyczył mnie raz. Oczywiście mu zawsze oddałem, ale zawsze na niego mogłem liczyć. Za to ci wielkie dzięki. Niech aniołowie zabiorą cię do raju. Wieczne odpoczywanie, radny dać Panie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Proszę o zabranie głosu burmistrza Barwinka, pana Dariusza Dzielińskiego.
czcigodni księża, pogrążona w smutku rodzina świętej pamięci księdza Bronisława Lozę, członkowie Kościoła Sztandarowego miasta i gminy Barlinek, mieszkańcy gminy Barlinek, członkowie wspólnoty parafialnej Kościoła pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny Barlinek. Przepełnieni wielkim żalem stajemy przy trumnie świętej pamięci proboszcza Bronisława. Nasz żal łagodzony jest przez pamięć dni, podczas których czerpaliśmy z wiedzy, doświadczenia i wiary księdza Bronisława. W imieniu wszystkich mieszkańców gminy Barlinek, w imieniu władz samorządowych gminy Barlinek, w imieniu wszystkich członków wspólnoty parafialnej, księże Bronisławie, dziękuję Tobie za Twoją proboszczowską posługę kapłaństwa. Dziękuję za wszystkie sakramenty, które udzieliłeś swoim parafianom. Dziękuję za wszystkie słowa Twoich kazań, przepełnionych prawdą ewangeliczną. Bezgranicznie zamierzając nasze życie za stawiennictwem świętej Faustyny, świętego Jana Pawła II. Prosimy Jezusa Miłosiernego w Twojej sprawie. Jednocześnie prosimy świętej pamięci księża o to, ażebyś orędował mi w naszych sprawach w niebie. Szczęść Boże. Wieczne odpoczywanie nam dać, Panie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. W imieniu rodziny głos zabierze chrześnica świętej pamięci księdza Bronisława, pani Joanna. Człowiek jest wielki, wszystko to posiada, lecz